Tak energetycznie było w minioną sobotę w Zespole Szkół w Tuławkach, bo właśnie tam odbył się turniej tańca sportowego Cheerleaders, podczas którego tancerze i tancerki rywalizowały o Puchar Wójta Gminy Dywity. Ale podczas tego wydarzenia uhonorowano nie tylko tancerzy, ale i włodarza gminy Dywity Jacka Szydło za coroczne wspieranie wydarzenia ze strony samorządu. Dzięki temu turniej tańca to impreza, która w gminie Dywity rozwija się dynamicznie. Dzisiaj jesteśmy w Tuławkach, w ubiegłym roku byliśmy w Spręcowie. No jest to trzecie już takie spotkanie, turniej tańca sportowego, Cheerleaders. No nie wszystko się udaje w gminach, ale ten pomysł, który zaczęliśmy realizować 3 lata temu, znajduje coraz większe wsparcie i coraz większe zainteresowanie wśród młodzieży z naszych szkół. Także mamy już bardzo silne reprezentacje, no a dzisiejsze zwycięstwa naszej młodzieży bardzo cieszą. A sukcesów było co niemiara, nikt nie wyszedł bez nagrody. Powody do świętowania miały m.in. tancerki z grupy Dywity Junior, które zajęły 1. miejsce w swojej kategorii. Proszę Państwa, już widać z daleka łzy wzruszenia, zwycięzcą tej kategorii jest zespół Dywity Junior! Słuchajcie, co dzisiaj czujecie? Wielki sukces. Szczęście przede wszystkim. Ogromne zaskoczenie, że jednak zdobyłyśmy te 1. miejsce. Długo się przygotowywałyście? Cały rok. No. Od września. Tak, od września? Tak, od września. A to jest trudny sport? No, jak się go nauczy, no to tak. Mamy treningi 2 razy w tygodniu po godzinie. Trzeba się na początku przyzwyczaić do ciężkiej pracy na treningach. A dzisiaj był stres? Trochę był. Ogromny. Tak. A właśnie jak radzicie sobie ze stresem przed zawodami? No ja po prostu sobie wmawiam, że to tak, no że to nie jest nic takiego wielkiego. A trudno jest pogodzić właśnie ten taniec z nauką? No ciężko jest, ale dajemy radę. W zmaganiach wzięło udział ponad 200 tancerek i tancerzy z Dywit, Tuławek, Bukwałdu, Słup oraz gościnnie z Olsztyna i Sząbruka. Dzieci i młodzież walczyły o zwycięstwo w 4 kategoriach. Jednym słowem, jury turnieju nie miało łatwego zadania. W jego składzie znalazł się m.in. sportowiec Łukasz Makowski, który był pod sporym wrażeniem poziomu zawodników. A czy w związku z tym, jego zdaniem, wybór zwycięzców był trudny? Tak, wybór był bardzo trudny, szczególnie, że było bardzo dużo zespołu, bardzo dużo dzieci. To jest rywalizacja, to jest sport też, tak? Także każdy się stara jak może i naprawdę trzeba było każdego docenić. Bo naprawdę był bardzo wysoki poziom tutaj, jeżeli chodzi o to, no to jest moje zdanie, tak, jako człowieka związanego z innym sportem. Ale bardzo ciężko było ocenić, ale myślę, że dałem radę i udało mi się i nikt nie jest poszkodowany, każdy jest zadowolony z dzieci. Makowski podkreślał edukacyjną rolę sportu w kształtowaniu młodych charakterów. Fajnie, bo sport uczy czegoś, sport uczy charakteru, przede wszystkim poradzenia sobie później w życiu z presją jakąś i tak dalej, także te dzieciaki naprawdę, mimo tego, że to tak jak najmłodszy tutaj zawodnik miał 4,5 roczku, dał sobie radę z presją i adrenaliną, także chwała im wszystkim za to i gratuluję każdemu z zespołów i wszystkim trenerom, także i całej organizacji tutaj turnieju, bo naprawdę udała się i super to wszystko wyszło. Aby w efekcie końcowym wyszło tak jak należy, czuwają nad tym trenerzy, którzy opracowują tancerzom choreografię. A czy trudno jest wytrenować zawodniczki w tej dyscyplinie sportowej? Powiem szczerze, no to tak jak w każdej dyscyplinie, tak? Wszędzie jest trudno, natomiast no tutaj trzeba w nie uwierzyć, tak? One muszą mieć to coś i mimo to, że mogą przyjść na pierwsze zajęcia i powiedzieć, że one nie potrafią szpagatu, to ja im zagwarantuję, że za 3 miesiące one zrobią ten szpagat. Także kwestia po prostu treningów i ciężkiej pracy. Pracy, którą trzeba mocno wspierać, a takie właśnie wsparcie organizatorom i zawodnikom zapewnia Ewa Szemplińska z Ośrodka Sportu i Rekreacji z Olsztyna. Za to też otrzymała oficjalne podziękowanie podczas turnieju. Przy okazji opowiedziała nam, dlaczego warto wspierać takie inicjatywy jak taniec sportowy. Bo jest to jakby uzupełnienie czasu wolnego, prawda? Wszelkich zajęć, to nie tylko szkoła, nie tylko nauka. Ale właśnie taniec i wydaje mi się, że poprzez taniec dzieci nabierają śmiałości, to było widać. Rok temu czy 2 lata temu te dzieci nieśmiało wychodziły na parkiet, dzisiaj okrzyki wydawały, cieszyły się, potrafiły podjudzać publiczność, a przecież cheerleading na tym polega.
cieszę się bardzo, że tak duża liczba uczestników, tak duża liczba dzieci, bądź co bądź z małych miejscowości, bo przecież czy Tuławki, czy Słupy, Dywity, może bliżej Olsztyna, ale Bukwałt, dzieci czasami nie mają co zrobić czasem wolnym. Cieszę się bardzo, że tak pięknie to wyszło. Tegoroczny turniej wypadł fantastycznie. Były emocje, dynamika i piękne układy. O te niezapomniane wrażenia zadbali organizatorzy tego wydarzenia. Olsztyńska Szkoła Cheerleaders Soltare, gmina Dywity oraz Zespół Szkół w Tuławkach.